kurwa, dobrze robię. No dobrze, dobrze, bym krzyczał, że niedobrze, to by było. Pierwsze kopanie. Teraz niwelator. Już brałeś? Dobra. Oczko w niwelatorze, w kiju. W dół? No to... Dobra, to lecimy z tym. Ładna ziemia. Tu był las sosnowy, to akurat pięknie, no. Żeby u mnie tak było, ja się boję, że na tej mojej działce ił będzie. No mówię, zależy od operatora. Jak ma pojęcie, to aż miło. No proszę bardzo, jak tam wybierze. Zobacz, jak nam ładnie wybiera. Łyżka 60, nie? Ja wciągnąłem z głowy, bo nie wiem, jak on się nagrywa. Zobacz, jak ładnie nam tu. Nie będziemy się obsypywało nic. I teraz ładnie, prostutko. A my nadzorujemy. Nie robimy tym razem szalunków znowu, tak jak mówiłem wcześniej. Nie każdy teren wymaga szalunków i nie każdy inwestor chce te szalunki. No bo szalunki, no jest trochę zabawy, jest drogo, później zasypka, wszystko kosztuje. A jak jest taki teren, to nie chce się bawić żadne właśnie takie rzeczy jak szalunki. Czarna folia. Ale nie w tym okresie, bardziej w letnim okresie jest czarna folia dawana, żeby zatrzymać tą wodę z betonu jak najdłużej, natomiast teraz to nie trzeba. Pięknie, zobaczcie. Muszę ręce przełożyć. Momencik. Momencik, rękę muszę sobie przełożyć. O, dobra. To chyba za wysoko będzie, mi się wydaje. Osiem w dół. No widzicie, bo tu jest oczko i musicie sobie wycelować prosto, bo to są takie centymetrowe przesunięcia, ale gdzieś tam zawsze wyjdzie. Dobra, odstawiam kija i co chwilę będziemy sprawdzać, jak idzie. Zobaczcie, jakie ławy fundamentowe będą. Jeszcze łopatą wybraliśmy, to co się obsunęło. Ale piękne. A tu jest stopa pod komin. No, powiem wam, że gigantyczna. Wejdzie ze 2 metry betonu. Nie wiem po co ten komin, ale tak każdy chce komin, a i tak nic później nie podpina do tego komina. A już były nieraz takie przypadki, że specjalnie inwestor nic, tylko komin, komin, my go postawiliśmy, a i tak klimatyzacją grzeje. No, tak wyglądają, można powiedzieć, szalunki na ławy fundamentowe. Co, opadło, czy sam się oberwał? No, chyba po trochu. Dobra, bierzemy się za zbrojenie, wrzucamy, wiążemy elki, spawamy bednarkę. Nie będziemy dawać czarnej folii, bo sami widzicie, jakby to było suche w okresie letnim, to by to już dawno padło. Natomiast teraz jest takie półwilgotne, więc idealnie się trzyma. Tego wiadomo, że jak staniemy tu, to się oberwie. Więc musieliśmy te brzegi troszkę jeszcze poodsuwać. I nie można tutaj stawać. Zawsze te 30 cm dalej trzeba stać. A tak to, no to spoko. No i betonu lejemy, można powiedzieć, równo. No to będą konkretne ławy fundamentowe. Konkretny projekt, konkretny dom, konkretne ławy. Gotowe zbrojenie. Pokażę wam, jak wyszło. Pokażę wam, jak oznaczyliśmy sobie wysokości, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie robicie szalunków, to musicie sobie wyznaczyć wysokości, do jakiej zalewacie betonem, żeby później nie było problemu, że trzeba będzie 30 warstw bloczków dać, żeby podrównać. Więc to jest bardzo ważne i my zawsze to robimy niwelatorem. Tutaj widzicie druty w tym miejscu. W tym miejscu, w tamtym miejscu i dookoła co jakiś czas. Tak jak jest tutaj kostka brukowa. To są miejsca, do których możemy maksymalnie nalać betonu. Chodzi o wysokość. I wtedy, jeżeli nalewamy tyle, to mamy równo i nie musimy później się martwić, że
trzeba gdzieś tam gubić, na fudze, na spoinach. Po prostu mamy zrobione tak, jak powinno być i do tej pory tak robimy i nie mieliśmy żadnego problemu. Więc tutaj widać drut. Tutaj widać drut. Tak sobie wszystko ustaliliśmy, że te nasze wykopki będą tu równo. Tu ma być wszystko równo. Tu jest na komin. Prawie 2 metry betonu tu na komin wejdzie, no ale inwestor chciał komin koniecznie, więc po prostu go wykonamy. I tak jak tu wam pokazuję. Tutaj, tutaj, równiutko. Nie chcę podchodzić blisko, żeby nie obalić, bo na piasku to jest jakby nie było, wiecie. Dopóki jest świeży, kopany, jest suchy, to jest spoko, ale jak zaczyna wysychać, tak jak teraz zrobiło się koło 15 stopni, to on może już się zacząć pomału obrywać, więc lepiej tam nie podchodzić, dlatego beton przyjechał i będzie lany przez takiego kija, który sobie zrobimy, że będziemy sobie stali tu w oddali, gdzie ja teraz, i węża będziemy trzymać na tym takim kiju, no kiju druta po prostu, drut wyginamy, szóstka, i z niego sobie robimy mocowanie. Natomiast później sobie podejdę trochę bliżej, no i będę wibrował. Więc tak to wygląda. Projekt domu Adaś, 70 na pozwolenie. Trochę inna konstrukcja, jak chodzi o zbrojenie ław fundamentowych, bo jest tutaj 6 drutów, normalnie jest 4, ale tak zostało przeliczone, więc po prostu tak zrobiliśmy. Tutaj jest bednarka do uziemienia. Tam ta reklamówka, która jest tam na dole, to jest tam rura, przez którą później przepuścimy media ze względu na strefę przemarzania, czyli po prostu wodę. Ewentualnie gdzieś tutaj obok jeszcze zrobimy przejście takim mniejszym peszlem na prąd, ale prąd nie potrzebuje strefy przemarzania, więc tutaj praktycznie jest tylko woda. Kanalizacja robi się praktycznie na bloczkach no, betonowych, ze względu na to, że czym bardziej zrobicie niżej to wyjście z tego domu, z tej kanalizacji, no to musi być szambo czy przydomowa oczyszczalnia niżej. Natomiast tutaj nie ma takiej potrzeby, więc będzie, można powiedzieć, że po wierzchu. Nie dosłownie, że będzie rura wystawała, ale po prostu będzie po prostu no, prawie u góry. Dobra, mamy beton, tam się szykują, zamówiliśmy 21 metrów betonu B30, więc będzie grubo. Zalewamy, wibrujemy, pakujemy się i jedziemy do siebie, a to musi sobie wyschnąć. I przyjedziemy gdzieś za tydzień czasu i będziemy murować już ściany fundamentowe, izolować i tak dalej, i tak dalej. I teraz możecie sobie zobaczyć, jak my to robimy. Nie zalewamy od razu na równo z tymi naszymi wyznaczonymi drutami, tylko najpierw zalewamy całe zbrojenie i dopiero później nadlewamy, żeby to po prostu nie było w pewnym momencie tak, że zabraknie nam betonu. Bo wiecie, za mało betonu zawsze się daną ilość pod dany wymiar. Natomiast tutaj jest gdzieś oberwane, tam gdzieś w międzyczasie się oberwało, tam gdzieś troszkę głębiej, gdzieś troszkę płyciej. Dlatego zamawia się tego betonu tak trochę więcej, ale nie przesadnie. Domu beton kosztuje ponad 300 zł z metra, chyba 340 zł z metra, więc nie możemy zamówić sobie 3 metry więcej, bo ktoś za to też płaci, tak? Więc najpierw nadlewamy w taki oto sposób, a później będziemy dolewać do tych naszych wyznaczonych drutów, żebyśmy mieli pewność, że tu jest wszystko ładnie. Najważniejsze jest to zalane, a później, tak jak mówię, dolewamy do tego. Raczej nie powinno nam zabraknąć betonu, ale lepiej dmuchać na zimno. Wiecie jak jest. My jesteśmy w takiej lokalizacji, że najbliższa betoniarnia ma tutaj 30 km i nikt by nam nie dobił z tego metra czy dwa i byśmy musieli kombinować i nadlewać betoniarką, a to już nie jest to samo co oryginalny beton towarowy. Dlatego zawsze warto sobie zabezpieczyć tą ilość betonu, tak jak my tutaj. Mamy nadzieję, że wystarczy, a nawet zostanie, bo największym takim miejscem na ten beton to jest tak naprawdę ten komin, który jest przeogromną dziurą i tam wejdzie ze 2 metry. Więc na opartego, jeżeli byśmy potrzebowali, to możemy ten beton z komina dać tutaj w te ławy, a wziąć po prostu do komina, ulać mniej, a później z bloków wyjechać do góry. Zawsze jest jakieś rozwiązanie. Natomiast tutaj na ławach no, musi być równo ze względu na to, że później będzie ciężko to połączyć, bo to nie jest jeden słupek do góry, tak jak komin, tylko tu jest cała ściana fundamentowa, którą musimy wyprowadzić na równo, żeby dojść do stanu zero. Zalane. Z
sprawdzane niwelatorem kilkadziesiąt razy, wszystko się zgadza. Na winklach jest ta sama wysokość, po środku jest ta sama wysokość. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, zalewamy pod nasze znaczenia, czyli jak widać tutaj. Tu jest stopa pod komin. Może za godzinę, jak trochę ten beton zacznie wiązać, rajbetko go wygładzić. Ale i tak pójdzie izolacja na niego, pójdzie jeszcze zaprawa, pójdzie wszystko. Tylko tak dla estetyki można go wygładzić, bo teraz łopatą, no to tak można gładzić i gładzić i tak bez przerwy. Dobra, ja się z Wami żegnam, my się zwijamy. Wystarczy tego dobrego. Fajnie wyszło, jestem zadowolony. Jest równo, to najważniejsze, bo niekiedy jak się nie przypilnuje tej wysokości, to później trzeba na bloczkach gonić. Natomiast tutaj cztery idealnie bloczki pasują do chudziaka. Plus 24 gazobetonu, to jest stan już zero. Więc naprawdę świetnie według mnie to wyszło. Dobra, ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.